Dzień dobry, witam serdecznie. W podcaście Zombie vs. Zwierz odcinek kolejny i tym razem będzie bardzo specjalny, bo cały będzie poświęcony jednemu tematowi. Nie, teraz już wszystkie takie są, to zupełnie bez sensu. W każdym razie, ja jestem Paweł Opydo, a z drugiej strony moja współprowadząca ten fantastyczny podcast Kasia Czejka. Dzień dobry i dziś nie mamy gościa specjalnego, ale mamy specjalny temat. I są to oczywiście gwiezdne wojny, czyli rzecz, którą prawdopodobnie yeah. w ciągu ostatnich dni widzieliście wszędzie. Jest bardzo dużo rzeczy z okazji zbliżającego się wielkimi krokami filmu, jest bardzo dużo rzeczy związanych z gwiezdnymi wojnami, bo mamy i gwiezdne wojny same w sobie, i przedsprzedaż biletów na gwiezdne wojny, i plakat Gwiezdnych Wojen, i zwiastun Gwiezdnych Wojen nowy, i. Beta Star Wars Battlefront, czyli dużej gry związanej z gwiezdnymi wojnami i kontrowersje wokół gwiezdnych wojen i protesty przeciwko kolorowi skóry różnych aktorów w gwiezdnych wojnach i w ogóle rzeczy wokół gwiezdnych wojen. Więc myślę, że zrobimy sobie taki odcinek yy, o tym, co myślimy o tych wszystkich rzeczach wokół gwiezdnych wojen, które się teraz pojawiają. Ale też podejrzewam, że gdzieś tam zahaczymy o tym, o, o, o ten temat, skąd w ogóle to się wzięło i cały fenomen tego filmu i dlaczego w ogóle to budzi tyle emocji, i, i jakie emocje w nas budzi. Myślę, że to jest też coś to poruszymy i więc, więc słuchajcie nas, nawet jeżeli nie oglądaliście Gwiezdnych Wojen, co jest absurdem, to znaczy, jeżeli nie oglądaliście Gwiezdnych Wojen, to zatrzymajcie teraz podcast i idźcie obejrzeć Gwiezdne Wojny. Tylko, tylko sekundkę, teraz Paweł, ja zadam takie ważne pytanie, bo to jakby nasza dalsza współpraca absolutnie zależy od tego, jak ty na nie odpowiesz, więc się zastanów. Jak twoim zdaniem człowiek, który nigdy nie widział Gwiezdnych Wojen powinien oglądać? 4, 5, 6, 1, 2, 3. Uff, dobrze, dobrze. Wiesz ja się spotkałam z tym i to mnie po prostu, muszę powiedzieć, u udowodniło mi, że czasy się zmieniają, jak to opowiedział Bob Dylan, że są ludzie, którzy uważają, że należy oglądać 1, 2, 3, 4, 5, 6. I dla mnie to jest takie. To znaczy, to jest, to jest troszkę tak, że yy, jakkolwiek obejrzycie, to lepsze jest to niż nieoglądanie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko sposób realizacji tych filmów. Jakby zdeterminował ich narrację, więc to jest trochę tak, że zepsujemy sobie zabawy, oglądając je w kolejności. Tak naprawdę to jest ta historia, w której, w której najpierw dobrze wiedzieć, jak to się kończy, żeby zrozumieć potem, do, co do tego doprowadziło. I nawet pomijając to, że można się zniechęcić po prostu, oglądając od pierwszej strony, która nie ukrywa. Od, od pierwszej trylogii, zwłaszcza pierwszej części, która nie ukrywając się, nie, nie, nie ukrywajmy, dużo bardziej się zestarzała niż klasyczne Gwiezdne Wojny. Tak, to jest niesamowite. I, i mówię to po. Po relatywnie świeżym odświeżeniu sobie wszystkich części zauważyłem, jak bardzo efekty specjalne się straszliwie zestarzały. Tak CGI w częściach 1 2 3 się straszliwie zestarzał, a tak zwane praktyczne efekty specjalne, nie wiem czy w ogóle tak się powinno mówić po polsku, practical effects to się nazywa. Tak, czyli niekomputerowe efekty, dużo, raz, że dużo mniej się zestarzały, a dwa, że y, jakby z, dużo łatwiej jest je poprawić. tak? To znaczy, była, była tak naprawdę dwukrotna reedy reedycja klasycznych Gwiezdnych wojen. Najpierw przy okazji. Y, to się nazywa edycja milenijna wokół 2000 roku? Star Wars Millennium Edition? Coś takiego? Nie, to znaczy tak, bo najpierw. Bo, nie, bo w ogóle jest kilka, bo najpierw ją oczyszczono stare Gwiezdne Wojny, potem były tak zwane poprawione Gwiezdne Wojny Lucasa, gdzie pojawiają się sceny z elementami CGI e, i pojawiają się sceny wcześniej nieobecne, a potem jest jeszcze jedna wersja klasycznych Gwiezdnych Wojen, ale poprawiona do e, formatów tych najnowszych e, dysków. Blu-ray, wydaje mi się, nawet nie wiedziałem o tym, bo wydawało mi się, że na Blu-ray już była ta wersja. Chyba są dwie, wiesz, Aha. chyba niedawno robiono edycję tych klasycznych, klasycznych, ponieważ jak to zwykle bywa w fandomie Gwiezdnych Wojen, te, te poprawione, budzą pewne. Mm, Negatywne emocje. Wydaje, odnoszę wrażenie, że teraz, teraz negatywne emocje my wzbudzimy, nie, bo, bo mam wrażenie, że my tak trochę się poruszamy, a nie do końca wiemy, jak dokładnie było. Z tego co pamiętam, to w ogóle, i tutaj znowu tu powiem i zaznaczam od razu, jestem nieprzygotowany. Ale wiem, że były plotki ostatnio o tym, żeby wydać na jakby klasyczne Gwiezdne Wojny, jeszcze raz wydać na nowych nośnikach. W sensie tą podstawową edycję niezmienioną w ogóle, tylko że tu jest jakaś kwestia z prawami autorskimi. To znaczy, że do tych podstawowych, niezmienionych, do dystrybucji prawo ma kto inny niż do tych potem zmienionych, więc to coś, coś się tutaj pomieszało i ogólnie jest jakieś takie rzeczy, więc, ale, ale to nie jest temat tego podcastu. Obejrzyjcie, jakiekolwiek chcecie. Tak, ale przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli o tym, że po latach oczekiwań doczekaliśmy się, na no, dosyć ciekawej rzeczy, o której chyba większość osób nie myślała, że nadejdzie, czyli po tym, jak Disney przejął Gwiezdne Wojny od Lukasa, postanowił nakręcić nową trylogię 7, 8, 9, która jakby tutaj, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona była od razu założona przez Lukasa. Lukas chciał nakręcić od razu trzy trylogie. Jak wiemy, nakręcił już to, co było wcześniej, a teraz dużo, dużo później zobaczymy to, co będzie później. Co oczywiście oznacza, że jest mnóstwo kontrowersji. Pierwsze jest takie, że żeby można było powiedzieć to, co było później, to Disney skasował tak Expanded Universe, czyli oczywiście jak część z Was wie, a może nie wszyscy, po zakończeniu gwiezdnych wojen, fani nie mieli dosyć i stworzono. Olbrzymie, olbrzymi świat, który był wypełniony informacjami zawartymi w książkach, w komiksach, w grach komputerowych, w ogóle w jakiejś niesamowitej ilości twórczości, którą w tym momencie Disney jakby przenosi do takiego, coś chyba Legend nazywa, prawda? Tak jest, Star Wars Legends. E, czyli byłoby to takie niekanoniczne legendy z tego świata, natomiast prawdziwą historię poznamy w trzech nowych częściach. E, no i te trzy nowe części wydaje mi się bardzo budzą e, i niepokój prawdziwych fanów. Jedną z rzeczy, która na pewno budzi strach i niepokój jest wybór reżysera. Czy ty wiesz, kto będzie kręcił nowe na Wojny? Mówisz o siódmej części czy o dalszej? Tak, o siódmej. Siódmej części kręci oczywiście JJ. Czy to jest nawiązanie do Jar Jar'a? Prawdopodobnie nie. Ale jest to pan, który jakby stoi, JJ Abrams, który stoi za remake, rebootowaną, czy tak pół-rebootowaną wersją Star Trek'a? No właśnie, i to jest, to jest w ogóle bardzo śmieszne, to już w ogóle na marginesie, powiedzmy sobie jeszcze, że być może w tym momencie to jest najpotężniejszy człowiek na świecie, trzymający w swoich rękach Star Wars. I Star Treka. Nikt nie powinien mieć takiej władzy, naprawdę. Zwłaszcza, że jak wiadomo, jakby istnieje taki troszkę konflikt, taki przyjacielski konflikt pomiędzy fandomem Star Wars i fandomem Star Treka. W ogóle zawsze się każe wybierać Star Trek czy Star Wars i po prostu... I tutaj nagle jest ten jeden koleś, który jakby trochę targ, jakby kierunkuje oba te uniwersa przy czym oczywiście znaczy w przypadku Gwiezdnych Woje on nie będzie, nie będzie reżyserem całej trylogii bo już jest inny reżyser zapowiedziany na ósmą część w przypadku w przypadku Stratyka już jest nowy reżyser na trzecią część taktyka, więc no więc jakby on tak tylko przez chwilę przez chwilę, i ja, ja już sobie wyobrażam takiego, takiego, wiesz, tak J.J. Abrams z takimi dwiema figurkami. W jednej jest Captain Kirk, w drugiej jest Luke Skywalker, i on się nimi bawi, że oni walczą i ha, 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 ha tak wiesz. Albo, albo stoi, na, 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 patrzy na horyzont, gdzie jest konwent fanów wieznych wojen, a obok konwent stanę, fanów ym, Star Trek'a i tak zakłada rękę na ręce, rękę i tak jak godzili tej nowej mówi, Let them fight. I to jest takie. A tam to ciemne miejsca, tam siedzą fani Bat to stara stara. <laughs> ale, ale to jest bardzo ciekawe, bo jest to już z bardzo określonym stylem. Jednym z elementów jego stylu jest, jest taka dosyć dynamiczna praca kamery i flary. To jest takie prześwietlone, u niego wszędzie są flary. I to jest bardzo ciekawe, bo od, od momentu pojawienia się pierwszego, najkrótszego zwiastunu, nie wiem czy pamiętasz, on chyba trwał, nie, on nie trwał 6 sekund, ale coś w tym rzucik. Wiesz, to jest zabawne? Ja przed wczoraj jadąc w pociągu słuchałem archiwalnego odcinku naszego zaprzyjaźnionego podcastu Myszmasz i e, mieli tam segment w którym dyskutowali o tym, że ruch kamery w tym pierwszym teaserowym zwiastunie jest niegwiezdnowojenny tak? wtedy kiedy leci około milenium i to jest Abramsowa scena i ona nie może taka być bo to nie jest gwiezdnych Wojen. No właśnie to ci chciałam powiedzieć że właśnie po tym pierwszym pierwszym zwiastunie który miał 6 sekund e... Ilość dyskusji właśnie na temat ruchu kamery, kiedy się rusza e, soku milenium ponieważ ta kamera jakby jest, e, możemy od razu założyć, że to jest efekt po 3D, czyli jakby idziemy za trokołem milenium to jest rzeczywiście bardzo niedługo, nie, niedługo wojenne, boże, drogi, już mi się rzeczywiście, nie wojenne, ponieważ tam była dużo bardziej statyczna kamera i, i jakby. No nie w tych nowych Gwiezdnych Wojna, ale w tych klasycznych. By, jestem też tak, taki, taki fragment, na który ja zwróciłem uwagę, mianowicie, bo ostatnio oglądałem to, odświeżyłem sobie ten zwiastun, yy, mianowicie jest lecący statek kosmiczny, po czym następuje taki bardzo szybki zoom na ten statek i po tym zoomie jest przez chwilę yy, nieostry obraz i on się wyostrza. To jest taki styl, który jest wzięty z filmów, yy, z e, prawdziwych nagrań, z, e, z jakichś bitew, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w ogóle z prawdziwych nagrań, tak, gdzie nagle reporter biegnie z kamerą, powiększa coś, i dopiero po chwili, a, kamera łapie ostrość, coś takiego było bardzo, bardzo mocno wykorzystane w Battlestar Galactica. Tym nowym, w którym. nowym. Nowym w sensie nie tym z lat 70. Tak, wiem, w którym. Tak. Znaczy, mówię tutaj bardziej do słuchaczy, bo w sumie Aha, też nie jest, nowy, nie jest nowy ten serial do końca. Ale tam ogólnie w Battlestarze bitwy były realizowane na tyle prawdziwie na ile są w stanie być realizowane bitwy w kosmosie, jakby. Ale, ale jakby praca kamery była bardzo tam chaotyczna, taka właśnie nagłe powiększania różnych elementów, gdzieś zbliżenia na coś, tak jakby ktoś faktycznie wisiał w tym kosmosie, oglądał tą bitwę i, i kierował kamerę raz na, jedno, raz, na drugą, raz na jedną, raz na drugą rzecz. Podobny styl jest trochę przedstawiony w Star Treku Abramsa, i ten styl nigdy nie pasował do Gwiezdnych w sensie to nigdy nie był styl w Gwiezdnych, Wojn, Gwiezdnych Wojnach, gdzie jednak praca kamery była zawsze bardzo taka klasyczna, statyczna. Znaczy może nie statyczna, ale jakby spokojna. JJ Abrams jest, o ile, poczekaj, nie jest reżyserem, ale jest pomysłodawcą filmu, pamiętasz jaki był taki film Monster? Mhm. Gdzie jest tam potwór, który. Project Monster to się nazywało, ale to był polski tytuł, a oryginalny tytuł był zupełnie inny. Oryginalny tytuł to był Cloverfield, o. o I jakby on był pomysłodawcą tego filmu. I on jest właśnie kręcony takim sposobem, prawda? Ktoś ma tam kamerę z ręki i kręci wydarzenie, właśnie tego typu. Więc jakby to też jest jego. To też jest element jego stylu. Ale w każdym razie to mnie bardzo. I też jakby. E to jest bardzo ciekawe, że już na tym poziomie, prawda, pojawiają się analizy. Jeszcze nikt filmu nie widział, to było w te 6 sekund chyba podejrzewam. Mhm. Ale analizy tych 6 sekund były niesamowite. W ogóle wydaje mi się tak. tak jak jeszcze dodam tylko dwie rzeczy, przepraszam, że ci przerywam. Po pierwsze, mi to absolutnie nie przeszkadza. Mhm. Znaczy, naprawdę nie jestem aż tak przywiązany do tego, że kamera pracuje w jakiś sposób, żeby, żeby oczekiwać, że będzie dokładnie w ten sam sposób pracowała. A druga rzecz jest taka, że ja cały czas miałem wrażenie, że to było tylko i wyłącznie. Yy, Ujęcie przygotowane na potrzeby pokazania z okoła milenium w zwiastunie. I że to nie jest z, 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 ujęcie z filmu. Natomiast jeśli chodzi o najnowszy zwiastun, który się pojawił, to on wywołał liczne dyskusje i kontrowersje. E, Tam się pojawia Flara, Dla, czy dlatego? <grym> Między innymi, żebyś wiedział. E, ale e, po pierwsze, to jest tak, że rzeczywiście, co się udaje w przypadku tych nowych gwiezdnych wojen, to jest tak, że my wiemy coraz więcej, a tak naprawdę wciąż jeszcze nic nie wiemy. Pewne postacie i ich znaczenie jest kompletnie nam nieznane. Nie wiemy do końca, do końca co będzie robił Luke. Nie wiemy do końca, kim są główni bohaterowie. Znamy bardzo szeroką obsadę tego filmu, która zawiera mnóstwo utalentowanych aktorów, natomiast nie do końca wiemy, jakie oni będą spełniali tę rolę. Niektórych nawet nie widzimy w zwiastunie, a to już jest ten ostateczny zwiastun. Natomiast rzeczą, która wzbudziła i w tym pierwszym sześciosekundowym sekundowym zwiastunie, i w tym nowym największej kontrowersji, jest to, że wszystko zapowiada, że nasz główny bohater, sztumowiec, w którym budzi się moc, jest grany przez Czarnowsku jako aktora. Tak, to dla mnie też jest bardzo kontrowersyjne, bo, yy, bo faktycznie jest to zupełnie niezgodne z tym, co było w Expanded Universe. To znaczy, dlaczego moc nie jest przebudzona? Bo to jest kontrowersja, tak? Że moc się budzi w ogóle. Czy to jest coś innego dotyczy? To jest żart. Teraz sobie znaczy, ja, wiesz, 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 jaka na, jest naprawdę... największa kontrowersja? W zjazdu nie ma jack Binksa. A, to wiem, to słyszałem. Ale nie, faktycznie w ogóle jest taka sytuacja, bo nie wiem, na ile znasz to rozszerzone uniwersum, które zostało ubite, że tak powiem. 65 książek przeczytałam z tego uniwersum, więc tak. Okej. Okay. Yy, ono, ono pokazywało świat po szóstej części, jako odrodzenie St republiki, jako nowa republika, jednocześnie istniejące cały czas imperium, a przede wszystkim bardzo odrodzenie rycerzy Jedi, czyli powstanie nowego zakonu Jedi kierowanego przez Luka, jakby powrót do tej rzeczywistości. Z z, z, z przed całego konfliktu, gdzie znowu zaczyna powstawać Zakon Jedi, Sithowie też gdzieś tam sobie istnieją, jakoś tam coś się dzieje, ale ogólnie jakby wracamy do sytuacji, w której ludzie wiedzą, że istnieje moc. A jakby ten zwiastun sugeruje, że moc po, po, w siódmej części i w ogóle istnienie całego tego konfliktu Stało się jakąś legendą, że, że jakby ta moc gdzieś zanikła, że jej nie ma, że, że ona jakoś umarła, cokolwiek się z, nim, z nią stało, i że nagle ludzie to nie wiedzą, czy to naprawdę było. Co w pierwszej chwili wydawało mi się, ale jak to, z drugiej strony wydało mi się, ej, ej, ej. To tak w zasadzie powinno być, bo zwróćcie zwróć uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Czwarta część biednych wojen. Han Solo, który mówi coś takiego, że moc to są wszystko jakieś wierzenia, i w ogóle głupota, i to wcale nie jest prawda. Jest taka scena, jak lecą statkiem z Hanem, zaraz na początku jak, le, jak ten, że to dziadek wierzy w jakieś głupoty. I zasadniczo to jest tak, że to nowe części Gwiezdnych Wojen pokazały nam ten świat, w którym w zasadzie wszyscy machają mieczami świetlnymi, wszyscy władają mocą, każdy wie o istnieniu rycerzy Jedi i w ogóle jest to bardzo takie powszechne i w zasadzie... No tak, a, a, a nie jest to jedna z tych rzeczy, w którą można wierzyć albo nie wierzyć i nie masz, wiesz, nie masz potwierdzenia. Tak. Moc z jakiejś takiej mistycznej siły, w którą nie każdy wie o jej istnieniu, która jest sekretna dla, dla wybranych tylko i w która raz na jakiś czas ktoś jest obdarzony tą mocą i nagle się pojawił luk w ogóle, który jest, który jest obdarzony tą mocą. Jakby W, w, w nowej trylogii Gwiezdnych Wojen zostało pokazana jako takie coś, no, w zasadzie każdy ma jakąś tam moc i po, połowa postaci tam ma moc i i jakby: no, to też jest jakiś tam sposób narracji. Okej, okay, jakby nie, nie, nie tutaj nie, nie układajmy, który klimat jest lepszy, ale mimo wszystko, kurczę, to bardziej pasuje do tych do tej klasycznej trylogii. I, I jakby wręcz cieszy mnie to, że, że wracamy trochę do bardziej przyziemnego, przyziemnych Gwiezdnych Wojen, gdzie faktycznie miecz świetlny to nie jest coś, co ma co druga postać na ekranie. I jestem z tym ok. Ale to chyba rozumiem, że nie tego dotyczy ta kontrowersja, tak? Nie, kontrowersja dotyczy tego, że jedną z głównych, właściwie chyba główną rolę, jeśli założymy, że, że to będzie nasz główny młody bohater, ma zagrać czarnoskóry aktor. Wydawać by się mogło, że Wielbiciele Gwiezdnych Wojen powinni w ogóle nie mieć najmniejszego problemu. No dlaczego? No bo w oryginalnej e, trylogii mamy Lando Caliziana, który być może rzeczywiście jest postacią długoplanową, ale na pewno niesłychanie istotną i jakby kluczową absolutnie dla Imperium kontratakuje, a poza tym niesłychanie pozytywną, pojawiającą się także w następnej części trylogii najlepszy przyjaciel e, Hana Solo. No zdradził go, no ale to wiesz, to tylko biznes. E, niewątpliwie postać znacząca, nie, nie jakoś super długoplanowa. W z kolei w nowej trylogii jest Mace Windu, czyli, czyli Samuel Jackson, mistrz Jedi z, z fioletowym mieczem, świetnym, wyjątkowym jedynym, ponieważ takie chciał mieć Samuel Jackson. Niesłychanie ważna postać, jakby pojawiająca się właściwie e, od samego początku, więc wydawać by się mogło, że to nie jest jakiś świat, wiesz. W ogóle Mace Windu był bardzo, bardzo, że tak ci wetnę się, bardzo wyjątkową postacią w wiecznych Wojnach. Nie wiem, na ile to jest teraz oficjalne, ale wszelka wiedza o Windu, która wcześniej istniała, polegała na tym, że on ma unik jedne, unikatową umiejętność wykorzystywania ciemnej strony mocy w sposób niezły: w sensie wykorzystywania jej, wy wy wykorzystywania jej potencjału i bez jakby oddawania się jej. I tak w jaki kontrolowany sposób powiedzmy. I stąd jest ten fioletowy miecz świetlny, który w ogóle jest symbolem trochę renegata, w sensie kogoś, kto balansuje pomiędzy jedną a drugą stroną, bo jakby czerwień jest połączeniem, znaczy róż jest połączeniem, czy fiolet jest połączeniem czerwieni i niebieskiego, jakby jest pomiędzy jednym a drugim. Ale to zupełny off-top. Wróćmy do tematu. To wzbudziło jakieś niesamowite kontrowersje. Od samego początku. Na początku w ogóle kontrowersją było to, że czarnoskóry aktor może grać szturmowca. Ponieważ istnieje ta narracja dotycząca Imperium, która mówi, że Imperium jest rasistowskie. Ale ono było rasistowskie względem ludzi. A nie, znaczy, że tam byli sami ludzie, a nie... <słuch> tak, ale rozumiesz. I, I teraz naprawdę autentycznie pojawił się w Stanach Zjednoczonych głównie, ruch, żeby bojkotować Gwiezdne Wojny, bo ten biedak jest y, główny bohater czarnoskóry. Ja, ja powiem szczerze, że to jest jedna z tych rzeczy, która y, y, sprawia, że rączki mi opadają i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Ale jednak y, skala dyskusji, w ogóle kiedy na przykład się podaje ten, ten jakby argument, że jakby sekundka, ale ten świat zawsze był mm, zamieszkany przez bohaterów o różnym kolorze skóry, no i chociażby podajemy przykład Nando to nagle się okazuje, że ludzie w XXI wieku w Polsce uznają, że nie ma nic złego w napisaniu, że tamci to byli w porządku murzyni, a ten to jest taki prawdziwy murzyn i on im się nie podoba. Wiesz co, znaczy pierwszą rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że jeżeli weźmiesz, bo jest faktycznie trendujący na Twitterze, w momencie, w którym to mówimy, wśród trendujących tematów na Twitterze, prawdopodobnie trendujący temat to jest kolejne określenie, kalka z języka angielskiego, którego nie powinniśmy używać. Najpopularniejszych, najpopularniejszych tematów na Twitterze. Podobnie jak kalką, i tutaj zaznaczam, żeby nikt się nie czepiał w komentarzach. Kalką jest flary, wiemy, że to nie są flary. Lens flares to nie są flary, dosłownie po polsku, to są. Światła, no czegoś tam, nie jakby, okej, okay, mówimy po prostu głupie rzeczy, nie przejmujcie się tym. Wracając, jak sobie przeanalizujesz ten tag, to jakieś 95% tweetów w tym tagu, to jest ludzie, którzy się, którzy krytykują tych, którzy krytykują. Nie, ja wiem, ja wiem, ale nawet jeśli... Więc to jakby jest troszkę, jakby skala jest też ten, jakby to jest, więc tylko jedno takie, jakby to prostuje, że, żeby to nie było tak, że ten tag jest taki popularny, bo wszyscy są rasistami, a druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, jakby skomentować tę sytuację, jest taka, że przepraszam Kasiu, ale ja po prostu nie, nie, nie jestem w stanie tego skomentować, w sensie ja tak bardzo nie rozumiem, o co tu chodzi, że... Że nie, nie wiem po prostu. W sensie to jest film, którego nikt nie widział. Ja, o ile. Dobra, jest jeszcze jakaś taka sytuacja, w której mówi, ludzie mówili: hej, ale przecież wszyscy sturmo, szturmowcy to były klony, to dlaczego ten nagle jest czarnoskóry? Po pierwsze, były tylko w trakcie wojen klonów, potem już byli normalnie rekrutowani. Nikt nigdy nie wspomniał, że wśród szturmowców nie ma czarnoskórych w ogóle. Nikt nie wie tak naprawdę, jak ten świat teraz wygląda, te ileś dziesiąt lat później, więc nie wiemy. Jak w ogóle to imperium działa? Skąd ten człowiek się wziął? Kim on w ogóle jest? Nie mamy tego pojęcia, a przede wszystkim, tak jak mówisz, były postacie czarnoskóry nigdy nie, nie zasugerował, że to jest uniwersum, w którym nie ma ciemnego koloru skóry, ani innych kolorów żadnych. I ja po prostu nie rozumiem o co chodzi. Kompletnie, znaczy, jestem. Coś tak mówię teraz, gadam jakieś rzeczy, ale naprawdę nie jestem w stanie tego skomentować w żaden sposób, bo to jest dla mnie. Ja po prostu nie wiem o co chodzi w tej sytuacji. I czytałem komentarze, ja dalej nie wiem, nie wiem o czym ci ludzie rozmawiają po prostu. I... Paweł, ja rozumiem o co chodzi. Mrożni lordowie CITH postanowili zbojkotować ten film. To jest moja wizja. Okay. Dobrze, ale to jest a, y, kolejna rzecz, która jest związana z gwiezdnymi wojnami, i to jest najbardziej dla mnie druga najbardziej dziwna kontrowersja. E, Pawle, czy masz już bilety na gwiezdne wojny? Tak. A na, w jakim wydaniu? Będziesz w IMAXie oglądał? W 3D? Nie, w 2D, w, 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 w najbliższym mi kinie Cinema City, nie będącym IMAX-em. W sensie nie wybrałem, nie, nie, nie że wybrałem IMAXa, tylko po prostu w ie były problemy z terminami już. Na pokaz 2D. Ja mam na pokaz 3D, ponieważ uznałam, że uszanuję kadr JJ Abramsa i obejrzę sobie w 3 ale wyobraź sobie, że wokół kupowania tak wczesnego biletów, bo przypomnijmy, premiera Gwiezdnych Wojen w Polsce będzie 18 października, 18 grudnia, co w ogóle jest, było przedmiotem wielkich walk i starań, ponieważ początkowo chciano, żeby premiera w Polsce była 7 dni później niż premiera światowa. Udało się wymóc, a właściwie wyprosić dystrybutora o wcześniejszą premierę, ale premiera Gwiezdnych Wojen doczeka się nawet interpelacji w Sejmie. Jeden z posłów pytał e, na, na e, mównicy sejmowej, dlaczego w Polsce premiera była ustawiona na później niż na całym świecie, więc to są poważne sprawy, a nie jakieś błahostki. Niemniej część osób uważa, że kupowanie biletów już teraz, powiedzmy z ponad dwumiesięcznym wyprzedzeniem, na seans grudniowy jest przejawem szaleństwa daleko idącego. Dlaczego? No, bo na zasadzie, że na jednej zasadzie takiej, że dajemy się tak jakby troszeczkę wrobić w jakiś taki wielki przemysł sprzedawania nam biletów coraz wcześniej. Wiesz, bo to na zasadzie, że sprzedawanie nam biletów coraz drożej i w ogóle nakręcenie takiego zainteresowania. Z drugiej strony, mam wrażenie, że istnieje dosyć spora grupa osób, które że nie należy się rzeczami za bardzo ekscytować. Dla części osób jest w ogóle to jest jakieś niepoważne i dziwne, i, 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 i jest dowodem na to, że wszyscy jesteśmy jacyś strasznie zmanipulowani, żeby kupować jak najwcześniej bilety, i, i w ogóle nie myślimy, tylko robimy tak jak wszyscy. Ja, ja tego nie rozumiem, ale, ale tylko podaję swego rodzaju argumenty jakieś pojawiają. Ja też szczerze mówiąc tego nie rozumiem. To znaczy, oczywiście, jasne, jakby. Przed sprzedaż biletów ile? Dwa miesiące przed? Jest oczywiście jakimś tam elementem hypu, ale no sorry, to czy, czy ci ludzie myślą, że gdyby oni nie zaczęli sprzed sprzedaży teraz tylko za półtora miesiąca, to co, Gwiezdne Wojny nie byłyby nahypowane? Ludzie by nie czekali na ten film wtedy? No. Czy, czy co? No to są Gwiezdne Wojny, ludzie pójdą na tą premierę, będą walić drzwiami i oknami niezależnie, kiedy zaczniecie przed sprzedaż biletów. te przed sprzedaż dwa miesiące przed... Yy, by przynajmniej pozwala się zaopatrzyć na ten bilet wcześniej i już jakoś tam, nie, nie wiem, no, 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 przynajmniej jest tak, że nie rzucają się wszyscy tydzień przed premierą do, yy, nie stoją w kolejkach kilometrowych i tak się serwisy zawieszają wszystkie. no Tak czy jak to, to nie jest tak, że jak teraz jest przedsprzedaż, to ludzie chętniej kupią bilety niż na przykład za miesiąc. No, i ty, jak ktoś chce iść na premierę, to i tak by kupił nie, w ciągu, wchałby się, do, czekałby na to rozpoczęcie przedsprzedaży niezależnie, yy, którego dnia by się zaczęła, więc tak czy siak skończyłby z bilet na Gwiezdne Wojny. Nie wydaje mi się, żeby rozpoczęcie przedsprzedaży wcześniej sprawiło nagle, że, że jakoś więcej ludzi kupi, że to jest jakaś ma marketingowa maszynka. Nie jest tak, że te bilety przez sprzedaży kosztują jakoś znacznie, znacznie więcej. Nie, chyba one kosztują w sumie tylko tyle, co, się, co zamówienie tych biletów. Tak, już trzeba je zapłacić, trzeba je opłacić yy, wcześniej i jakby niczym się to kompletnie nie różni. Ale w każdym razie, wiesz, yy, jakby, no oczywiście to jest prawdopodobnie tylko jakieś takie doświadczenie tych ludzi, ale i tak nie to strasznie zanagwuje, kiedy jesteś taki, o, na Gwiezdne Wojny są takie Jedna z takich rzeczy, które budzą naprawdę silne emocje i czynią ludzi, moim zdaniem, bardzo szczęśliwymi, może poza tymi, którzy są nieszczęśliwi ze względów obsadowych. Pojawia się jakiś taki entuzjazm i wydaje mi się, że w przypadku Gwiezdnych Wojen to nie jest w żaden sposób nakręcany entuzjazm. Są po prostu ludzie niesamowicie zadowoleni, że, że Gwiezdne Wojny wracają, i natychmiast mu się pojawi taka grupa ludzi, która będzie to wszystko zawsze dyskredytować: że to nie będzie fajne, że w ogóle to się głupio cieszycie. Że to robi Disney, w związku z tym to na pewno nie będzie dobre. Że Harrison Ford się postarzał, bo okazuje się, że nie jest genetycznie zmodyfikowany i starzeje się, jak inni ludzie że kupujecie bilety, jak głupi kilka miesięcy wcześniej, a to, prawda, takie mech. I jakoś, ja nie wiem, jak ktoś mi pisze mech, to coś się we mnie takiego robi na zasadzie, okej, okay, dobra, ciebie to może nie bawi, ale czemu psułeś zabawę innym ludziom? Jakby? Po raz kolejny nawiążę do naszego zaprzyjaźnionego podcastu Mysz Masz. Jedną z najbardziej wkurzających rzeczy na świecie jest mysz, która mówi mech. Ja mam ochotę jej przyłożyć wtedy przez internet. Jeżeli mysza to słuchasz, to pozdrawiam serdecznie. No Cię lubi i musisz wystąpić w naszym podcaście. Na przykład, nie wiem, czy Ty widziałeś nowy plakat do Gwiezdnych Wojen? Tak. I jak Ci się podobał? Bardzo. Moim zdaniem jest taki strasznie fajny, że dostałam takiego strasznego hype na ten plakat. Przypomniałam sobie, bo nawet jeśli ja nie lubię nowej trylogii, to jedną rzecz, która mi się strasznie podobała, było to, że te wszystkie plakaty były spójne stylistycznie. Te do starej, to znaczy klasycznej trylogii, do tej nowej. I ja się przez lata budziłam do plakatu a Ataku klonów miałam na, na ścianie i patrzył na mnie e, ten. Obi-Wan w wykonaniu Iwana Magego, a to nigdy nie jest smutne. I po prostu tak, jak spojrzałam tak myślałam sobie, Boże, go muszę mieć. I od dawna nie miałam tak z plakatem. Znaczy, jedyny minus ty, tych nowych plakatów, zwłaszcza drugiej i trzeciej części, że był, że na każdym z nich, zwłaszcza drugiej, był cierpiący Anakin. A ten Anakin <grym> tak. bardzo mi się nie podobał znaczy, ten aktor po prostu, jakoś nie wiem, no, tak jakby nie, nie budzi mojego entuzjazmu, powiedzmy. I, ale jakby faktycznie plakaty były w tej samej stylistyce. Oczywiście zgadzam się z Tobą a propos hajpu. To znaczy, ludzie, którzy, hashtag, ludzie, którzy zabraniają innym się czymś cieszyć. No naprawdę, serio. No jeżeli się nie hypujesz na gwiezdne wojny, to wytrzymaj te dwa dni, jak wychodzi trailer, trailer, czy nawet w zasadzie, jak wyszedł trailer, to pół dnia, gdzie go wszyscy wrzucają. Naprawdę to jest aż tak istotne, żeby innym zabraniać się za bardzo cieszyć czymś i za wcześnie kupować. Jakby nie chcesz kupować biletów? Nie kupuj. Jakby to jest simple as that. To jest bardzo proste. Jakby. No nie, nie, nie podejmuj decyzji jeżeli ja chciałem wydać, ja kupiłem cztery bilety, jeszcze nawet nie wiedziałem za bardzo dla kogo ale po prostu kupiłem, już rodziców zaprosiłem, eee, <laughs> po prostu kupiłem, wiesz, po prostu stwierdziłem a, no przecież no co, nie, nie zepsują się, najwyżej komuś dam, cokolwiek się stanie, ale będę miał te cztery bilety kupiłem cztery bilety i co, ktoś mi ma powiedzieć teraz, że źle zrobiłem? Przecież to nie kupiłem za pieniądze tego kogoś mam zarobiłem, uczciwie zarobiłem pisząc bloga, więc to jest jedna rzecz druga rzecz, e, mnie na przykład nie Podoba się logo. To, które jest. Jest dla mnie brzydkie po prostu. Nie podoba mi się użyty, użyta typografia. Nie podoba mi się umieszczenie tytułów pomiędzy Star Wars. To, to takie strasznie żadne i takie jakieś brzydkie. Coś się z tą zgadzam? I w ogóle nie rozumiem do końca tego, że. Znaczy, zauważyłaś, że. Mm, nie wiem, bo to jest takie coś, wiesz. Klasyczne Gwiezdne Wojny miały takie bardzo oldschoolowe logo. To znaczy, pierwsze Gwiezdne Wojny miały po prostu Gwiezdne Wojny. A potem były to takie logo, gdzie były, był bardzo duży tytuł z logo z, z taką ramką i z napisem Gwiezdne mhm. Wojny w małym tak, wrogu. Tak. I one były takie bardzo oldschoolowe, jakby. Jasne, ja bym pewnie miło przywitał takie oldschoolowe, klasyczne logo i one byłoby jeszcze kolejnym nawiązaniem do tych yy, klasycznych filmów, ale rozumiem, że w dzisiejszych czasach niekoniecznie się sprawdza. Nowe części yy, 1, 2, 3 również miały ujednolicone logo, przy tym yy, one był, miały swoją stylistykę. No teraz yy, tak dość, że nie, z jakiegoś powodu zrezygnowano w nim z siódemki. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale na logo nie ma cyferki 7. To prawda, rzeczywiście, nie pomyślałam o tym, ale masz rację. W zwiastunach się pojawia, znaczy w, w tytułach, nie wiem, na YouTubie filmów się pojawia, ale wszędzie w oficjalnych materiałach jest po prostu Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy. Nie ma tam cyferki 7. Może to jest za dużo tych rzymskich cyferek, już może nie wszyscy kojarzą, co jest tam dalej po sześciu. Tak, ludzie by czytali Gwiezdne Wojny, wii Przebudzenie Mocy, <laughs> wee. <laughs> wee. ale nie, ale ogólnie jakby logo mi się nie podoba, ale jednocześnie jakby do czego dążę? Naprawdę? Znaczy... Nie będę toczył wojen, mimo że jestem fanem tych wojen i czekam na ten film bardzo i widziałem poprzednie części po X razy i czytałem książki, komiksy i w ogóle wszystko. No to nie będę przecież się kłócił o to, że ktoś logo mi takie, jak że, że nie wiem, bojkotuje, mam zbojkotować film teraz, bo mi się bo Bojkoty, ja, ile, Jak nie przeniosą napisu na dół, to, to ja to ja nie idę, nie kupuję tego filmu. No to jest, to jest, wiesz, no jakby jasne, fajnie, że czekamy, ale jakby z, z jednej strony o tym filmie bardzo mało wiemy, tak jak mówiliśmy wcześniej, no de, de facto nie wiemy, znaczy tak nam się wydaje, że on będzie głównym bohaterem, a w tym momencie w ogóle yy, yy, tacy bardzo konserwatywni ludzie mają duży problem, bo tak naprawdę kto będzie głównym bohaterem, to yy, jakby wybór jest pomiędzy czarnoskórym a kobietą, więc to w ogóle już jest szachmat. Teraz, jak to w ogóle wybrać, ale, ym, ale yy, jakby nie wiemy nic o tym filmie. Naprawdę tru, jakby ludzie mają bardzo, bardzo duże partie, żeby jakby ocenić go. Już teraz na tym etapie. Ja wiem, że Gwiezdne Wojny budzą emocje i każda rzecz, która się jakby to jest takie. Jakby myślę, że wszyscy słuchacze o tym wiedzą, chyba że nie oglądali Gwiezdnej Wojen, to jest szalone, ale Gwiezdne Wojny to nie jest film. To jest po prostu zjawisko popkulturowe. Trudno go naprawdę oceniać jak film. I to jest to jest zjawisko popkulturowe, pop w którym faktycznie coś takiego jak zmiana jakiejś jednej informacji, inna, inaczej ustawiona kamera. Inny kolor jakiejś rzeczy, jakieś takie drobne zmiany nagle sprawiają, że ludzie są do tego tak bardzo mocno przywiązani, że bardziej ich to boli niż przekłamania na temat historii w filmach historycznych. O i tak, zastanawiam Filmy historyczne mogą przekłamywać historię i jest spoko, yy, ale Gwiezdne Wojny co, nie można nic zmienić, to jest to, bo, bo to była... nie można zmienić prawdy w Gwiezdnych Wojnach. Tak, ale to jest, to jest naprawdę fenomenalne. Nie, to nie wiem, czy widziałaś, bo jakby jedną z wielkich takich. E... Nie kontrowersja, ale zagadek jest, gdzie jest luk na, na plakacie Gwiezdnych Wojen, bo na nowym na, na nie ma luka i ktoś tam zwrócił uwagę, że ci szturmowcy, którzy tam stoją, gdzieś tam w w tym ja tak? że jesteś za niski na szturmowca. Tak, że jeden jest niższy od wyraźnego, reszty i to prawdopodobnie jest luk. Bo mnie jest luk. Nie, ale jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to ja teraz mam taki wielki dylemat bo e, ty masz swoją nową grę, o której mówisz, że jest bardzo fajna i że, znaczy, zachęcałeś. Natomiast ja byłam dzisiaj w Empiku i widziałam, że są nowe książki ze Świata Gwiezdnych Wojen, a ja poprzysięgłam, że ja już nigdy więcej nie będę czytała książek ze Świata Gwiezdnych Wojen, po tym jak w jednej z książek... Ale czy to są nowe książki w sensie Legends, czy to są nowe książki już zgodne z kanonem? W sensie, w sensie nowe, nowe zgodne z tym, co jest nowe. E, I ja, wiesz, ja po prostu po tym, co mi zrobili w jednej z książek, uwaga, spoiler do, do, do nie wiem, którego tam, czyli zabili czubakę ja poprzysięgłam, że nigdy więcej nie będę czytała książek z tych czasów Wojen. Ale teraz mnie kusi, bo to jest chyba na nowo zaczynamy to samo, więc. I, 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 I chyba będę musiała złamać moją przysięgę. Zwłaszcza, że te książki są ładnie wydane i mi się podobają. Jest, jedna jest o Tarkinie, i to mnie zaintrygowało, bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajna postać. Jest jej mało w i Wojen. Jezu, ja, ja się znowu mam w drugą stronę. Ja, ja tutaj jest mój. Była taka książka, którą też czytałem z rozszerzonego. Y z Expanded Universe, i ona, już nie pamiętam jak się nazywała, ale to była książka opowiadająca historię pomiędzy pierwszą a drugą częścią, kiedy Anakin jest młodym uczniem obi i tam między nimi pojawia się Tarkin, i pojawiają się plany pierwszej gwiazdy śmierci już na tym etapie. A czy to nie jest. Czy to. to, jesteś pewna, że to jedna, pewna, 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 że to była jedna książka. pewien. To była jedna książka, nie taka seria książek? Bo była taka seria książek o tym, jak Obi-Wan z, właśnie z młodym Anakinem. Tam Anakin w szkole dla Jedi i oni mieli różne przykody. A to nie mówisz o y, odwrotnie, czy to nie była seria z Kwaigonem i Obi-Wanem? Aha, to była seria z Kwaigonem i Obi-Wanem, Tak, on się tak. nazywa Uczeń Jedi i to była seria, którą. Takich cieniutkich książek, które ja bardzo lubiłam. Tak, tak. Bardzo ja lubiłem. bardzo je lubiłam. Aha, dobra, okej, okay, to, 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 to z, z, z planem. A my... z Anakinem była właśnie książka, mniej więcej. Podobne, podobny klimat, tylko ta książka była tak zła. Ona była tak zła, że ona mi zapiła, zepsuła całego Tarkina w ogóle. I wszystkich mi zepsuła. Wszystko. Ona była... A już właśnie jestem ciekawa, jestem ciekawa tej książki o Tarkinie, bo Tarkin jest jedną z takich postaci, która mi się strasznie w ogóle podoba. I wiesz, jest też świetnie zagrana i kurczę, łamie się, łamie się. Obiecałam sobie, bo miałam takie mocne postanowienie, nigdy więcej żadnej książki z Gwiezdnej Wojny, a teraz się łamie. Widzicie? I to Gwiezdne Wojny robią z ludźmi. Tak. Że my obiecujemy pewne rzeczy, ale, a potem przychodzą Gwiezdne Wojny. A powiedz jeszcze coś o tej nowej grze, bo już długo rozmawiamy, a ty jeszcze nic nie powiedziałeś o grze komputerowej. Tak jest, właśnie, jeszcze a propos związanych z Gwiezdnymi Wojnami, to z zupełnie innej beczki niedługo już premierę będzie miała gra Star Wars Battlefront, która to, która to jest symulatorem pola bitwy w Gwiezdnych Wojnach. I co ciekawe, nie jest to, nie jest to pierwsza gra z serii Battlefront, to znaczy tych gier, Star Wars Battlefront było, były już wcześniejsze, yy, wcześniejsze, jakby gry, i to jest remake, znaczy nie remake, no nie wiem, reboot, jakkolwiek to nazwa, ona się nazywa po raz kolejny Star Wars Battlefront, mimo że już była taka gra ileś tam na temu. W każdym razie jest to symulator poda bitwy z Gwiezdnych Wojen, y, z klasycznej trylogii. I gra dopiero będzie miała premierę swoją, ale 19 listopada będzie miała premierę, ale. Ale wyszła publiczna beta. Co oznaczało, że twórcy, żeby przetestować serwery, dlatego że to jest gra tylko i wyłącznie online działająca, nie ma tam kampanii jakiejś takiej single player, tylko można grać tylko i wyłącznie z innymi graczami, no to chcieli przetestować serwery, jak to wszystko będzie działało, czy jest to zbalansowane itd. i Dlatego można było sobie pobrać grę za darmo, uczestniczyć tam w kilku zaledwie bitwach. Większość trybów była zablokowana w tej becie, można było uczestniczyć w jednej jakiejś takiej małej bitwie na jakieś takiej w pustynnej, planecie, to chyba nie było tatuin, ale nie jestem pewien, ale to była taka bardzo malutka bitewka, jakaś taki, taki tryb poboczny, a przede wszystkim głównym jakby elementem tej bety była symulacja bitwy o Hoth, tej z, z, Imperium z Imperium Kontratakuje. Jest to tylko aspekt naziemny tej bitwy, co również budziło kontrowersje, dlatego że w poprzedniej wersji Battlefronta były również bitwy w kosmosie, mhm. a tutaj są tylko i wyłącznie bitwy naziemne. Bitwa o hod Część graczy po stronie rebeliantów, część graczy po stronie Imperium. Gracze po stronie Imperium mają za zadanie jak najszybciej zniszczyć bazę. Gracze po stronie rebelii mają za zadanie obronić bazę, to znaczy najpierw doprowadzić do ataku Y-wingów, czyli bombowców na pola, które osłaniają AT-AT, a potem zniszczyć te AT-AT. Jeżeli w określonym czasie. Rebelianci zniszczą ADA.T, to rebelianci wygrywają. Jeżeli Imperium, jakby, jeżeli nie zrobią tego, to Imperium wygrywa. Yy, bitwa jest. Yy, znaczy, widać, że to była beta i bitwa jest niezbalansowana. To znaczy, po stronie Imperium jest dużo łatwiej wygrać, niż będąc po stronie rebelii. Przede wszystkim dlatego, że yy, jakby jeżeli. Zakładając, że nic nie robisz, że obie strony s -s słabo grają. Mhm. Jeżeli obie strony grają słabo, to Imperium wygrywa. Aha, okej, okay, rozumiem. No bo jakby to rebelianci mają za zadanie zatrzymać Imperium. Więc jeżeli oni nie zatrzymają, to jakby ta bitwa. Te ATAT idą, i w pewnym momencie Dochodzą, dojdą tam, i zniszczą, gdzie mają iść, tak. nie? więc jakby, nie, wiesz, nie, ale. To, czego nie można odmówić Battlefrontowi jest absolutna epickość tego wszystkiego. To znaczy w momencie, w którym wbiegasz w śnieg i widzisz dziesiątki graczy, którzy biegną po tym śniegu, strzelają laserami i z jednej strony imperium, tutaj idą AT-AT i -AT, do tego jeszcze jesteś w stanie używać pojazdów, więc możesz na przykład jechać, czy sterować at -ST, tak się nazywał, czyli ten dwunożny, mm -hmm. albo latać myśliwcem nad polem bitwy i strzelać do tych wszystkich ludzi i tak dalej, i tak dalej. Albo możesz też dosiąść Bohatera w cudzysłowie. W sensie, jeżeli, jeżeli zdobędziesz, zdobędziesz taki power-up z bohaterem, to jesteś w stanie go użyć i wejść na chwilę na pole bitwy jako Darth Vader albo Luke i uczestniczyć osobiście w tej bitwie. No to już zaczyna być naprawdę niesamowicie, zwłaszcza, że tam muzyka z Gwiezdnych Wojen, cały ten ekwipunek, to wszystko jak to wygląda. Jeżeli chodzi o gameplay, to gra mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Wiem, że miała bardzo, bardzo dobre opinie, ale, yy, ale to nie jest mój styl gry tego typu, dlatego przynajmniej na tym, yy, w tej wersji z bitwą o hot, dlatego że to jest, yy, nie wiem jak to powiedzieć, ale jeżeli są, jest coś takiego jak close quarters, czyli walki w bardzo niewielkich pomieszczeniach, i tak, że, że przeciwnicy są blisko siebie, to to jest absolutne przeciwieństwo. Tam ktoś strzela do ciebie z drugiego końca mapy i widzisz tego kogoś jako dwa piksele, ale on akurat trafił do ciebie i dostajesz tym na w głowę i, i umierasz po prostu. Mhm. I jakby mimo, że ma to genialny klimat, to jakby. Jest na tyle odzwierciedlony ten klimat, że jesteś na polu bitwy i możesz zginąć, nawet nie wiesz od kogo. Rozumiem, że niekoniecznie. Jakby mi przeszkadzał w grze jako takiej, ale jakby podejrzewam, że tak. Przede wszystkim, bardzo bardzo oceny są bardzo dobre, więc to raczej traktujcie to, i tu mówię do słuchaczy, jako moje, widzi mi się, a nie to, że ta gra jest coś nie, z nią nie tak. No i po drugie, oczywiście, będzie tam bardzo dużo map, więc prawdopodobnie podejrzewam, że bitwa o Endor, która również jest zapowiedziana i są fragmenty, można sobie zobaczyć na YouTubie, będzie bardziej. Będzie się można chować w krzakach przede wszystkim, tak Jakby na tym polega Endor. A czy będzie można grać i łokiem? Powiedz mi, że będzie można grać i łokiem. Podejrzewam, że nie będzie można grać i łokiem, chociaż może będzie jakiś taki power-up, właśnie, że e, st atak stada i <grym> albo coś takiego i genialna rzecz i taka drobna rzecz która pokazuje jak fajny jest klimat tej gry. W momencie w którym coś się zmienia na przykład właśnie przenosisz się na myśliwiec i jest przejście między jedną a sceną a drugą. Tak bo raz jesteś jako gracz, a raz za chwilę lecisz myśliwcem, to przejście jest takie jak w wiesznych wojnach, w sensie z boku, wiesz, nie wiem czy pamiętasz o co chodzi. Takie, jest takie płynne A, przejście, wiem, że ci się wiem, jakby tak, obraz tak. przesuwa w takim, 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 z takim blurem, nie wiem nawet jak to się nazywa, ale masz takie właśnie, nie wiesz, o co ci chodzi. tam były takie charakterystyczne przejścia i masz to przejście idealnie takie jak w filmie, zaczyna się muzyka odpowiednia, więc to jest po prostu nagle jesteście w środku Gwiezdnych Wojen. Niezależnie jak czy gra się podoba, czy mniej się podoba i tak dalej, naprawdę warto chociaż raz zagrać po to, żeby poczuć się jak ci biedni rebelianci ostrzeliwani przez AT-AT na, na hot. Najważniejsze jest to, że nowego filmu Przebudzenie Mocy jeszcze nikt nie widział. Wszyscy są już straszliwie schajpowani, ale w stosunkowo mało wiadomo o fabule, co moim zdaniem jest fenomenalne, bo zbyt wiele filmów przegrało, znalazając nam całą fabułę, zanim jeszcze była premiera. To będzie narasta, w związku z tym, jeśli nie lubicie Gwiezdnych Wojen, to unikajcie pewnych ludzi. Jeśli lubicie Gwiezdne Wojny, to my też je lubimy i, i, i jesteśmy za bardzo, bardzo za i już mamy bilety i wy też powinniście kupić te trzy ostatnie w pierwszym rzędzie, które jeszcze zostały. I co, ja chyba niech moc będzie z wami, czy jeszcze muzykę puszczam? Tak, jest, puszczamy jeszcze muzykę, więc, jakby tyle, jeżeli chodzi o temat gwiezdnych wojen. Ja ze swojej strony powiem tylko, że okej, okay, gwiezdne wojny są overhypowane w momencie, w którym, znaczy, jak na fakt, że mamy dopiero teraz dostaliśmy oficjalny trailer i nie wiemy, o czym to będzie ten film, nawet nie wiemy do końca, kto będzie głównym bohaterem, a mimo to wszyscy o tym mówią. Jasne, można powiedzieć, że to jest za dużo, głośno i tak dalej. Ale Kaman to są Gwiezdne Wojny. Ile jeszcze jest takich filmów, o których, które jakby w ten, takie reakcje by tworzą? No nie ma po prostu. Dziękuję. Więc kończąc już odcinek naszym segmentem muzycznym, w dzisiejszym odcinku zagra nam zupełnie niegwiezdnowojenną muzykę pani Agata Korczewska z Warszawy tym razem. Ło, wow, Warszawa! Tak, pani, która studiuje kulturoznawstwo na UW i. Jakby śpiewa muzykę folkową, musicie tego posłuchać, bardzo fajne, delikatne, spokojne, ale takie klimatyczne i bardzo dające radę. Więc yy, ja Wam polecam bardzo, musicie się wsłuchać, usłyszymy utwór pod tytułem Declare Your Wish. I informacje oczywiście jak zawsze w opisie na Soundcloud znajdziecie informacje zarówno na temat tego, w jaki sposób, jeżeli tworzycie muzykę, dostać się do naszego podcastu i nam tutaj zagrać, jak i na temat samej Agaty i jej twórczości i tego, jak ją znaleźć i gdzie ją polubić i dalej i tak dalej. Więc zostawiamy was jeszcze raz. Agata Karczewska declare your wish. I tyle od nas. Niech moc będzie z wami. Wow, zawsze chciałem to powiedzieć na koniec podcastu. <grym> pa, pa. Sorry about you today. Cause the angels, they drop you away. Nothing unpleasant ever happened to you. No devil inviting you to come over. That's the man they will say. Without having you. Sorrow or pain, envious and angry day will be. Destroy him, we're gonna take him to hell. And you may discover that nothing isn't over till it is. So prepare yourself. Shattered in a thousand pieces, words. God, what about some rejoice? God, what about some rejoice? And you may discover that nothing isn't over till it is. So prepare your speech and make him be starving almost every time from the fist so declare your wish somebody bring me some water because I'm building my life around you it's just a castle made of sand stops me from the fist so I'll declare your wish taking you to waterfall's was cowardness who will remember that look upon your face shattered in a thousand pieces Every time stops me from the fist. So declare your wish.